przysmak niejednego myśliwego, gulasz z jelenia. Wyborny smak naszego mięsa podniesiemy smakiem warzyw. Będzie marchewka, królowa warzyw. Będzie papryka. Do tego dodamy wino, przyprawy, zioła i oczywiście nasz wspaniały bulion, który w wcześniejszych odcinkach gotowaliśmy 12 godzin. Wyciągamy mięso. Marynatę pamiętamy. Warzywno winna. 3 dni w lodówce. Przepiękny kolor mięsa. Marynata zrobiła swoje. Kawałki wielkości gulaszowych. Pamiętajmy, nie róbmy za dużych. Za chwileczkę wylądują na naszej rozgrzanej patelni. Na patelnię dodajemy masło klarowane. Za chwileczkę obsmażę drobno pokrojoną marchewkę. W garku mamy przygotowany już bulion, do którego będziemy dodawali po kolei składniki. Musimy pamiętać o zasadzie, że nie dodajemy składników, jeżeli bulion nie będzie gorący. Skwierczy nam pięknie patelnia z tłuszczem. Dodamy warzywa, marchewkę. Podniosą smak naszego gulaszu. Przygotowując gulasz, zawsze staram się odrobinę doprawiać już w trakcie dodatków, które dodaję. Na pewno marchewkę posolę, popieprzę odrobinę. Za chwileczkę będę dodawał cebulę, którą zeszklimy. Również odrobinę będzie posolona i popieprzona. Marchewkę mamy już gotową. Możemy jako pierwszy składnik dodać do gorącego bulionu. Nie myjemy patelni. Dodajemy odrobinę tłuszczu i przygotowujemy kolejny składnik, cebulę. Tradycyjnie odrobineczkę dodam pieprzu. Sól zawsze sprzyja, że cebula puszcza wspaniały aromat. Ten sok z cebuli staje się bardziej wyrazisty i jednocześnie aromat cebuli atrakcyjniejszy. Dodajemy cebulę, kolejny składnik naszej potrawy. Trzecim składnikiem jest papryka czerwona. Bawimy się troszkę kolorami. Szczyptę soli. Na końcu i tak będziemy doprawiali całą potrawę. Myślę, że jak dodamy odrobinę czosnku, na pewno nie zaszkodzi. A to też nie będzie odrobinka. Przy okazji w kompozycji razem z papryką. Dwie wspaniałe rzeczy, antybiotyk, witaminy, które się wymieszają wspólnie na patelni, nie będą przeszkadzały tutaj w przygotowaniu naszego gulaszu. Wystarczy chwileczkę na patelni podgrzać odrobinkę czosnku. W tym wypadku mamy 2 ząbki. Nawet ja stosuję zasadę, że dorzucam jeden więcej, czyli 3 ząbki, które są dodane wspaniale pobudzą nasze kubki smakowe, a będą też i wybornym smakiem. Wymieszam razem i w tym momencie możemy dodać paprykę razem z czosnkiem do gotującego bulionu. Patelnia przygotowana. Dodajemy masło klarowane. Wykorzystamy odrobinę korzonków, które pozostały nam z grzybów i dodamy parę kapeluszy, które przecięliśmy. Grzyby, gulasz, papryka, czosnek są podstawą wykwintnej kuchni między innymi.
piękny aromat grzybów. Za chwileczkę grzyby dochodzą. Dodamy jako kolejny składnik do naszej potrawy. Grzyby już są gotowe. Możemy śmiało dodać jako kolejny składnik naszego gulaszu. Mięso, jeleń. Pamiętajmy o zasadzie, nie zapełniamy naszej patelni. O, to jest ilość, która jest w miarę wystarczająca, może jeszcze troszeczkę. Nie przesadzajmy. Chodzi o przesmażenie, a nie żeby mięso puściło soki mięsne. Nadmiar na patelni spowoduje, że nasze mięso puści soki i w tym momencie nie będzie obsmażania. Będziemy mieli proces duszenia, wręcz prawie gotowania. Mięso nie było solone. Tradycyjnie malutka szczypta soli i pieprzu. Kuchnia staropolska, wykwintna, zawsze pachniała przyprawami. Pamiętajmy, że cały Orient, który przechodził, czyli szlak bursztynowy, przechodził przez nasz kraj i mieliśmy dostęp do naprawdę najlepszych ziół i przypraw z całego świata. Pierwsza porcja mięsa jest gotowa. Wchodzi jako kolejny dodatek do naszego bulionu. Dodaliśmy już wszystkie składniki. Czas na kolejne. Wino czerwone o wspaniałym garniku, Shiraz, ląduje w naszym gulaszu. Przy okazji z dna odkleimy smaki, które się zebrały razem. Wszystkie składniki już dodaliśmy. Zaczynamy teraz proces przyprawiania. Dodaliśmy wino i musimy tylko odczekać chwilę, aby aromat alkoholu wydostał się i zmniejszamy ogień, przykrywamy nasz gulasz i czekamy. Niech proces duszenia przebiega dalej. Musimy zobaczyć, jak nasz gulasz. Och, fantastyczny zapach. Kolejny dodatek, zioła, rozmaryn, tymianek, na pewno uraczą nasz gulasz. Jako pierwsze zioło rozmaryn. Pamiętajmy, jeżeli za bardzo zgęstnieje nam gulasz, zawsze zostawmy odrobinę naszego bulionu. Jeżeli już zabraknie bulionu, wtedy możemy się pokusić o gorący wrzątek. Odrobinę do podlania, aby poprawić strukturę naszego gulaszu. Składniki musimy troszkę wymieszać i zostawiamy pod przykryciem na kolejną chwilę. O, wino pięknie odparowało. Mięso się dusi, wspaniale. Jeszcze jeden składnik. W tym wypadku alkohol. Wódka czysta, ale możemy dodać również naszej ulubionej nalewki. Wspaniale podniesie walory smakowe naszego gulaszu. Za chwileczkę niech ten alkohol odparuje. Dodamy przecier pomidorowy i musztardę. Również złamiemy troszkę smaki i podostrzymy je. Wino pozostawiło garniki, alkohol zmiękczy mięso, musztarda doda trochę ostrości, a przecier pomidorowy poprawi nam kolor. Dodaliśmy musztardę, smak na pewno będzie podostrzony.
Nie mogę się pohamować, muszę sprawdzić. O, pechota. Jeszcze podrasujmy trochę pieprzem. Słuchajcie, smak wina. Czosnek. Papryka. Rewelacyjna mieszanka. Minęły 2,5 godziny. Finał. Gulasz z jelenia o aksamitnym smaku shiraza podany.